się za śniadanie dopiero. No bo Janusz dopiero się ogarnął. I dzisiaj mam mało czasu przed pracą, także jestem troszeczkę zniesmaczony. Ale co zrobisz, no? Life is brutal. Tu już się studzą jajka, bo poszedłem się ogarniać, to wiecie, standardowo sobie stawiłem po prostu jajo do gotowania, mówię, niech się gotuje chłopak, a co? Wystarczy. Niech się gotują. No, jakąś kanapeczkę do tego zaraz zrobimy. Będziemy jeść, no. A jaką chcemy herbatę? A może dzisiaj zieloną, tak patrzę. A niech będzie zielona. A co nam? Zrobimy sobie w jakimś nowym kubku. Aha. O, proszę bardzo. Nie wiem, nazwać to błękitnym. Czy jakim? Błękitnym. To chociaż taki jest przełamany trochę z szarością. No jakby nie było. Tutaj żółta koszulka. Kubek powiedzmy ala błękitny. No. Piękny dzień, piękny dzień. Dobra, jeszcze coś weźmiemy z lodówki. Co chcemy z lodówki? Łacza tego weźmiemy, bo jest otwarty, trzeba zjadać. O, mój Boże. Szafki setki są dobre, ale jednak... ale jednak czasem ciężko coś wyciągnąć. No. Także cała sytuacja tak wygląda. Trzeba tak trochę inaczej ustawić. Dzisiaj o, tak o, że miał tutaj dobre pole do działania, bo to jest co. Weźmiemy sobie dwie kromeczki mojego chlebka twardego, jak to mówią. Ale ja je lubię, żeby nie było. No i co jeszcze? Średnio się dzisiaj wyspałem. Chociaż przyznam wam się, co robię teraz. Bo jakby nie było, zawsze rano miałem problem ze wstawaniem. Znaczy z takim rozbudzeniem się. I po prostu od jakiegoś czasu staram się przed snem odsłonić roletkę, że rano jak się wstaje dzień, to mi jest też po prostu łatwiej wstać. I to naprawdę działa. Także jak ktoś ma taki problem, a ma ciemne rolety i nie wie skąd się to bierze, to może właśnie przez to, nie? To jest kwestia być może właśnie rolet, czy jest za ciemno w pomieszczeniu. No i ja to praktykuję na razie i dzisiaj też było mi dużo łatwiej wstać. Oczywiście nie chciało mi się, bo ja wracam bardzo późno. Późno chodzę spać. Więc, no wiecie, nad ranem się nie chce, tak? Ale jeżeli wiem, że idę na popołudnie do pracy i mam robotę w domu, plus jeszcze trzeba nagrać film, no to, że tak powiem, płci wstaje. Nie ma wyjścia. Dobra, ci ten mój wspaniały ogórek. Trzeba go w końcu otworzyć i zacząć jeść. Zejść. Nie no. Janusz pazurki obciął, to wiecie, nie ma czym łapać. Standardowo. I cóż, ale chociaż nie pada dzisiaj, może nie ma jakiejś tam fantastycznej pogody, bo tak jak widzicie, jakoś tak super słońce nie pada od strony okien. Natomiast, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że dzień jest taki troszeczkę ponury, ale zarazem jest coś wesołego. Tam gdzieś to słońce tak delikatnie się przebija i to jest dobry taki powód, wiecie, że się chce cokolwiek robić. Więc tak to wygląda, moi drodzy parafianie. Taka jest prawda. I cóż, potem do roboty, jutro też do roboty. Słabo to wygląda. Słabo to wygląda. Ale nie ma, że boli. Ogórek ładnie pachnie. Aż przyjemnie. Tak po prawdzie to ja bym
Częściej zajadał takie śniadania, ale mi się ich nie chce robić. Wiadomo. Jak masz możliwość, że ktoś ci poda, to jest oczywiście, że przyjemniej. Ale kto ma mi tu podać? Dobra. To się zje tak. No. Proszę bardzo. Wstępne kanapeczki. To są. Nie jest źle, nie jest źle. Teraz za jajka. Jajka ci będą dwa. Dobra, wiecie co, może ja na spokojnie sobie je obiorę i dopiero się wtedy odezwę, bo tak to będę tam odwrócony, zajęty klepaniem, skrobaniem, myciem, a to za chwilę. No i melduję. Prawie Wielkanoc. Jaja gotowe. No dobra, jaja gotowe, a nie będę ich przekrawał na pół. Niech będą tak. Mamy trochę soli, pieprzu. Na smaku, na ogórka. Eleganticos. No i dobra. Cały Armagedon, że tak powiem, ogarnięty. Wszystko zrobione. Porobione. Pochowane. Tutaj mam herbatę, sobie zalewam. Ostatnio tak do połowy kubka i dopełniam właśnie wodą z dzbanka. Ja jakoś tak nie mam ochoty na gorące. Nie wiem. Takie bardziej przestudzone mi ostatnio pasuje. Włącznie z kawą. Nie wiem co to się wydarzyło, ale taka jakaś ochota naszła. No i tak to wygląda, moi drodzy parafianie. Śniadanie jest praktycznie przyrządzone. Powiedziałbym standardowo, że polecę, zobaczę. Co w telewizji, ale nie, po prostu polecę zobaczyć co moich YouTube'owych ziomków, bo ostatnio niestety, ale wieczorem nie mam już w ogóle siły ani ochoty na oglądanie czegokolwiek, ja kąpię się i idę spać, więc czasem nawet TikTonga nie przeglądam, bo nie mam na to ochoty, ale teraz jak mam chwilę, a w telewizji tak nic ciekawego o tej godzinie to nie ma, same jakieś głupotki to mnie nie interesują i ten, zobaczę co u moich ziomków i tyle, także odezwę się po śniadaniu. Skończyłem dopiero robotę w chałupie. Był ogień, ale zrobione mam wszystko. Tylko urywki widzieliście, nawet się tam gdzieś nie odzywałem. Powiem tak, jak wystartowałem, tak się nie zatrzymywałem. Jedyne co to mała przerwa na szybkiego kawczana była jeszcze. I kawczan zrobiony i dalej bajlango do roboty. W ogóle dopiero co podłogi wyschły, mopa zwinąłem, wszystko zwinąłem. No i mi zostaje tak naprawdę czas już tylko na zaraz coś do zjedzenia, bo wyjść trzeba będzie i tak i tak. Więc tak sobie pomyślałem, że no co, no trzeba zrobić coś do jedzenia. Nawet mam plan, co zrobimy dzisiaj, bo z racji, że czasu jest bardzo mało, no to nie za bardzo mam możliwości działać tutaj. Natomiast
Zaraz. Co ja tu mam? Nie, dobra. Zrobimy sobie, co zrobimy? Troszeczkę zmodyfikujemy sałatkę. To będzie mój obiad. Obiad na szybko, na tu i teraz. Bo nie będzie wyjścia. Wiecie, to jest ogólnie już wszystko w tej misce, ale... Dobra, przesypiemy. Zrobimy sobie kulturalniejszy obiad. Kulturalniejszy. Mamy makaron z miksem przesypany, tam jakieś pomidorki koktajlowe. Damy tutaj te... całą resztę, czyli kurczaczek, oliwki i mozzarellę. Tak, ja wiem, że to wygląda tyle, co kot napłakał. Ale tak naprawdę wystarczy. Nie będziemy tutaj modzić zbytnio. Natomiast... Moja modyfikacja będzie polegała na tym, że ja sobie dodam jeszcze ogórka świeżego. A czemu nie? Niech będzie. Dodam ogórka ze skórką dzisiaj. Ogórka ze skórką. Dobra, gdzieś tyle ukroimy. Ręczniki się skończyły. No. Mój patent na otwieranie ręczników przekazy wam pokażę. Ja to robię tak. Wyciągam sobie jedną rolkę. A resztę zwijam tak, żeby się nie kurzył. O. Widzicie? Ładnie zamknięty. Odkładamy na górę. I po temacie. Wszystko zrobione. Szczerze się przyznam, że zgłodniałem. Gdzie ja ogórko zostawiłem tu? Głodek mnie dopadł. Jak już wpadłem w ten wir roboty, to... Ogień. Ogień. No, tego ogórka trochę dużo wziąłem, ale... Ale czy to problem? Nie za blisko stoicie. Tak na szybko ci ustawiane, wszystko robione. Ale świeżo pachnie. W ogóle chcę wam powiedzieć tylko tyle, że na dworze jest tak ciepło. Mam okna, no teraz tutaj zamknąłem, żeby dźwięki na mnie wchodziły spod klatki. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, podczas całego sprzątania okna wszędzie potwierane, świeże powietrze wpadało, aż przyjemnie. Aż przyjemnie, naprawdę. No i do tego damy ten sos. A to co za sos jest? Oliwki, makaron. Sos majonezowo-pomidorowy. Znaczy tak sobie. Ale nic, damy tego sosu. Zaraz wycisnę i tyle. Po robocie, po problemie. Taka sałatka. No właśnie, to jest sałatka dobra dla takich ludzi jak ja. Czyli potrzebujesz na szybko, na już, na teraz, robisz cześć i hej, tak? No, ale dużo wyszło, nie? Całą zjem to. Nie mogę doczekać, miom. Także idę zajadać. W międzyczasie zmontuję dla was dzisiejszego vloga. No taki trochę chaotyczny, bo taki mamy dzień, ale no nie ma, że boli. Janusz za niedługo do roboty. Życie. Dobra, słuchajcie. Będzie miło za łapeczkę. Życzę wam jutro spokojnej soboty. Jak macie weekend wolny, to cieszę się waszym szczęściem. Korzystajcie. Dobrej kawki. Coś słodkiego, standardowo. I cóż, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa.